Zaszczyt organizacji Krajowego Święta Ludowego przypadł świętokrzyskiej organizacji PSL. Spotykamy się dziś w powiecie jędrzejowskim, w którym tradycje ludowe są bardzo mocno obecne. W powiecie, którym przed laty za umiłowanie ojczyzny i przywiązanie do ludowego sztandaru przychodziło płacić życiem. Wspominajmy chociażby wypadki z Niegosławic z 1946 roku. Obecnie jędrzejowska organizacja PSL jest jedną z najsprawniejszych organizacji PSL w województwie. Witam serdecznie kolegę Janusza Piechocińskiego, prezesa PSL, wicepremiera, ministra gospodarki z małżonką. Witamy kolego premierze. Zaczęliśmy dzisiaj rano głosem starosty jędrzejowskiego. My wiemy, skąd przychodzimy. Przyszliśmy i przyjechaliśmy tutaj z naszych miejscowości, polskich wsi i polskich miast, z polskich parafii, z miejsc szczególnych, po to, aby razem tu na gościnnej, gospodarnej ziemi jędrzejowskiej świętować to wielkie święto, nasze święto, aby zadać nam wszystkim pytanie, co nas łączy, aby zadać nam wszystkim pytanie, dlaczego jest tak dużo podziałów. Aby zadać nam wszystkim pytanie, dlaczego zbyt często nadwyrężamy naszą narodową, obywatelską wspólnotę. Cieszę się więc, że tutaj jesteśmy razem, że na tej ziemi możemy i chcemy z sobą, dla siebie i poprzez siebie przywrócić wartości podstawowe. Te narodowe, te patriotyczne, te ludowe. Z wielką radością przyjąłem na Krajowe Święto Ludowe zaproszenie właśnie tu do Jędrzejowa, na ziemi świętokrzyskiej. To ziemia piękna, z niezwykłym bogactwem natury i wielką tradycją kulturową chłopów polskich. Święto Ludowe to nasza wspólna radość, ale to także święto naszej wspólnej pamięci o polskiej ludowej historii. Pamięci o tym, jak rodziła się wolna Polska, ta w 1918, ta w 1945, i ta po 89, której rocznicę już wkrótce, 25, będziemy obchodzić. To także tragiczna pamięć Michniowa, spacyfikowanego, spalonego żywcem w domach i stodołach, Michniowa rozstrzelanego. Z tamtego czynu, z tamtej ofiary, my też przecież wszyscy jesteśmy. I tej pamięci w pierwszych chwilach naszego ludowego święta składamy wielką cześć. Taka cześć należy się także wielu pokoleniom chłopów polskich, którzy w trudnych czasach swoim przywiązaniem do państwa, polskości, wiary i kościoła, do ziemi i pracy bronili Polski i bronili trwania narodu. Nawet wtedy, kiedy wymazywano ją z map Europy. Jak mówił profesor Jan Szczepański, Polska była zawsze tam, gdzie polski chłop uprawiał ziemię. My wiemy, skąd jesteśmy. Jesteśmy z polskiej chłopskiej kultury, czerpiemy jej z wartości, z ideałów, których najważniejszą jest odpowiedzialność za ziemię, za pracę dla niej, ale pamiętamy, że to z tamtego chłopskiego święta, z tej właśnie naszej, dzisiaj także pielęgnowanej tradycji, są nasze współczesne drogowskazy.